Polskie Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Poniedziałek, 25 dzień marca. Zaczynamy, jak zawsze o tej porze, radiokonferencję, czyli dyskusję z politykami z naszego regionu na temat bieżących wydarzeń. Można nas słuchać, można nas także obserwować na radiopik.pl. Państwa i moi goście dzisiaj, Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Paweł Skutecki, Kukiz 15. Dzień dobry. Witam. Michał Zięcielski, Nowoczesna. Dzień dobry. W naszym toruńskim studiu Iwona Michałek, Porozumienie. Witam Państwa. Przemysław Termiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry. Oraz państwu. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, o 12 w Warszawie z inicjatywy OPZZ, w którym zrzeszony jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w oświacie i edukacji. Niektórzy nazywają to rozmowami ostatniej szansy. Jak informowali organizatorzy, niezadowolenie społeczne jest ogromne. Protesty i strajki zapowiada wiele związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Minister edukacji Anna Zalewska przypomniała niedawno szereg działań, jakie podjęła ona, jakie podjął rząd w kierunku nauczycieli. No i zobaczymy, co się będzie działo, co może się wydarzyć. Przypomnijmy, zrealizowaliśmy pakt dla edukacji opracowany przez ZNP, mówi minister edukacji. Zrealizowaliśmy postulaty oświatowej solidarności. Zlikwidowaliśmy godziny karciane. Od września zwiększamy liczbę płatnych godzin do dyspozycji dyrektora. Wprowadziliśmy umowę o pracę dla wszystkich nauczycieli w niepublicznych placówkach. W 2017 roku nauczyciele jako jedyna grupa otrzymała waloryzację. Od 2012 nie było podwyżek, twierdzi pani minister. Ostatnia wynosiła 3,8%. W 2015 roku pani minister, ówczesna Kluzik-Rostkowska, wyszła i powiedziała, że nie ma pieniędzy na podwyżki. My w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie nadrobić zaległości, które powstawały przez lata. Przedstawiłam deklarację na rzecz edukacji przyszłości, ale związkowcy się do niej nie ustosunkowali, a z tego dokumentu ma wynikać, że na edukację w najbliższych latach zostanie przeznaczonych ponad 10 miliardów złotych. W tym ponad 5 miliardów na podwyżki dla nauczycieli. To są dwie podwyżki w 2019. Do tego 200, 400 i 500 zł dodatków za wyróżniającą pracę w zależności od stopnia awansu zawodowego. Do tego po 1000 zł na start dla nauczycieli stażystów oraz po około 250 zł miesięcznie dla młodych nauczycieli z tytułu zwolnienia z PIT-u. To z tego rządowego nowego programu. Aby uniknąć chaosu, przedstawiciel rządu powinien zadeklarować dzisiaj rozwiązanie problemu także w aspekcie finansowym, a nie tylko przez próby łagodzenia napięcia. Tak z kolei mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Nauczycieli, którzy w referendum deklarują gotowość strajkową, jest ponad 85% do 90%. Podobnie 80 kilka procent placówek zadeklarował strajk. Chociaż Broniarz mówi, że zawsze jest pole do manewru i negocjacji. Tylko, że mamy do czynienia z partnerem, który mówi o czasie przeszłym, a my chcemy mówić o czasie przyszłym. Piotr Król, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość, co można zrobić, żeby do strajku nie doszło? Czy do niego rzeczywiście dojdzie? Jak pan uważa? Nie mam pojęcia. No, chciałbym, żeby nie doszło ze względu na uczniów. Tak się składa, że ja jestem z tego rocznika. Jak zdawałem maturę, przyszliśmy pod szkołę i ktoś przed tą szkołę wyszedł i powiedział, że matury nie będzie, więc w 93 roku chciałbym przypomnieć, że taką promocję uczniom zrobiono, więc ja swój egzamin dojrzałości zdałem tydzień, czy przystąpiłem do niego tydzień później. Natomiast w przypadku uczniów, szczególnie tych, którzy kończą jeszcze gimnazja i będą się starali o dostanie się do szkół średnich, no to w związku z tym, że świat poszedł naprzód i gro tych rzeczy, między innymi zapisy do szkół odbywają się w formie elektronicznej, no to wywołuje niepokój. No, ja sam mam syna, który w tym roku od września powinien pójść do szkoły średniej. On mnie pyta, co będzie. No i uczciwsza odpowiedź jest taka, że też nie wiem. No, chciałbym, żeby to się nie odbiło na dzieciach, bo to myślę, że to jest najbardziej bolesny wymiar tej sprawy. A z drugiej strony moja mama jest emerytowanym nauczycielem, więc mam świadomość tego, jak całe życie pracowała i zostawiła głos w tej pracy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, więc mam też świadomość tego, jak to bywa, jakim zawodem trzeba bywa ciężkim zawodem. No a sam trochę jestem wykładowcą akademickim, więc jakiś kontakt z tym również mam, więc no mam z całą pewnością jeszcze reliktem PRL-u i nigdy się z tym problemem nie zmierzył. Z całą pewnością zarobki, szczególnie tych nauczycieli, którzy wchodzą do szkół, mam na myśli tych
na przykład nauczycieli stażystów, no to te zarobki z całą pewnością odbiegają od tego, ile nauczyciel powinien zarabiać. Natomiast z drugiej strony być może, że zbyt wolno, ale jednak proszę pamiętać o tym, że w przypadku prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego jakby oficjalnego wspierania opozycji, no bo tutaj to trzeba powiedzieć, no to sytuację, którą mieliśmy taką, że w ciągu 8 lat rządów Platformy zamknięto 2,5 tysiąca szkół, 40 tysięcy nauczycieli odeszło z pracy i wprowadzono tak zwane godziny karciane, które po polsku mówiąc, no to była po prostu praca za darmo. I to jakby takiej eskalacji konfliktu nie wywoływało. My powoli, ale jednak gro rozwiązań, no części pan redaktor powiedział, kolejne również finansowe mają być wdrażane od września, wdrażamy i spotykamy się z bardzo takim, powiedziałbym, ostrym atakiem. Więc jedno na co liczę, że uda się dojść do porozumienia, a kluczowe jest dla mnie to, żeby nie doszło do tego, żeby to się odbiło na dzieciach. No trochę już jakby ostatnie zdanie. Słuchałem dzisiaj wywiadu pana broniarza w jednej z komercyjnych stacji. No i tam doszło do takiej fundamentalnej wymiany zdań. Znaczy pan broniarz powiedział, że dla niego kwintesencją edukacji są nauczyciele. Rozmawiający z nim dziennikarz powiedział, nie, dla kwintesencją są uczniowie. Nie? No i myślę, że wymiana dwóch zdań jakby pokazuje, że tutaj po prostu trzeba znaleźć zdrowy kompromis, no bo nie ma szkoły bez dzieci, ale nie ma też szkoły bez nauczycieli. Mhm. Paweł Skutecki, Kukiz 15. System jest chory. System jest kompletnie chory, że poszczególne grupy zawodowe, te będące jakby w szeroko pojętej sferze budżetowej, muszą o swoje wynagrodzenia walczyć. No to jest chore, postawione na głowie, a zupełnie niegodne, haniebne jest branie zakładników w postaci albo uczniów, jak teraz mamy miejsce, albo tak jak czasami byli brani jako zakładnicy pacjenci w szpitalach, gdzie protestowały pielęgniarki czy inne zawody medyczne. No tego nie wolno robić, no bo jak nic by się nie działo, to są zawody wyjątkowe. No, rzeczywiście powinno to być jakoś inaczej zbudowane. A ja przypomnę to, co mówiłem tu już u pana redaktora też. Marzę o takim rządzie, który poświęci kilka lat na wypracowanie konkretnej siatki płac w szeroko pojętej budżetówce. Tak, żeby się decydując na jakiś zawód opłacany z budżetu, nie wiem, policjant, nauczyciel, lekarz, ktokolwiek inny, żeby było wiadomo, ile ja będę zarabiał dzisiaj, ile za 15 lat, ile za 30, w jakim wieku przejdę na emeryturę, no bo tu jakby ten brak stabilizacji powoduje to, że każdy chce sobie dla siebie coś tam wyszarpać z tego systemu. I to się nie ma co dziwić, że takie sytuacje się zdarzają. Gdybyśmy opracowali taką siatkę płac w budżetówce, opartą na czymkolwiek, naprawdę na czymkolwiek, na płacy minimalnej, płacy średniej, no, dyskutujmy. No wtedy takie sytuacje nie będą się zdarzały. A tutaj z jednej strony mamy kodeks pracy, z drugiej strony mamy kartę nauczyciela. No i rzeczywiście, jak porównać pracę, nie wiem, nauczycielki i pielęgniarki? No, jedna i druga branża jest bardzo ciężka. W jednej i drugiej jest gigantyczna odpowiedzialność. Siatka płac w budżetówce za to. Tak jest. No. Ale to jest praca na lata. I to musi być rząd, który powie jasno Polakom, to będzie trwało tak długo, aż wszyscy się zgodzimy co do zasad. Mhm. Michał Dzięcielewski, Nowoczesna. Ja się odniosę, bo tu z panem Pawłem się całkowicie zgadzam. Ja co do zasady uważam, że płace w budżetówce, w tym płace nauczycieli, powinny być odniesione do jakiegoś algorytmu, który oparty by był na przykład średniej krajowej. I to powinno zostać bardzo mocno zapisane, czy ustawą, czy nawet w konstytucji, tak żeby wszystkie służby państwowe, szeroko pojęte, czyli urzędnicy, nauczyciele, wiedzieli, tak jak pan Paweł powiedział, po co idą do tego zawodu i za jakie pieniądze idą do tego zawodu. I chyba wtedy raz na zawsze skończyłyby się te strajki co jakiś czas, które mają miejsce w nauczycielstwie, a także urzędnicy wiedzieliby, jaka jest ich ścieżka rozwoju zawodowego i jakie będą mieli pieniążki
konkretne, namacalne i po jakim czasie te ich podwyżki będą jakie. I to powinno być moim zdaniem zrobione. Natomiast tutaj pięknie podsumował reformę pani Zalewskiej pan poseł z PiSu, który powiedział, że jego syn na jesieni idzie do szkoły i sam nie wie, co będzie. Czy będzie tak, czy będzie siak. Jest jeden, to jest obrzydliwe, co pan teraz jest robi, jeden, proszę pana. Ale proszę nie przeszkadzać. Jest no, jeden, ale niech, no niech pan nie mówi rzeczy, których ja nie powiedziałem. Mój to? Syn nie wie, co będzie, bo pana no. przyjaciele strajkują. A to pana nie są przyjaciele? Nie, nauczyciele nie, nie są, nie, czyli nauczyciele nie. nie są pana nauczyciele. Dobrze, panowie. No, ale jak można tak manipulować? Ja nie manipuluję, tylko proszę pana, No to chyba ja wiem lepiej, co wie mój syn, co mi powiedział, a nie pan, prawda? Gratuluję panu. W nauczycielstwie, w szkołach jest wielki chaos. A pan ma chaos. Dzieci? Panowie, spokojnie, spokojnie. W nauczycielstwie ma pan dzieci? Panie pośle. W nauczycielstwie halo, ma pan dzieci? Ale niech mi pani no proste pytanie, co ma pan dzieci? Ma pan, mam dzieci. No to niech pan się nimi zajmie. Panowie, niech pan się zajmie panowie, swoimi. No, drodzy panowie. To pan mi teraz tutaj jakiś wtręt. Panie redaktorze, proszę dać dokończyć. Proszę dać dokończyć panu Michałowi. W nauczycielstwie jest wielki chaos, jak porozmawiamy z nauczycielami. To, co się dzieje w szkołach obecnie, nie miało miejsca chyba nigdy wcześniej. Podstawy programowe są zmieniane no niemalże z dnia na dzień i nauczyciele tak naprawdę nie wiedzą, na czym stoją i ta frustracja jest olbrzymia i determinacja jest równie olbrzymia, dwutorowa, właśnie stąd, że jest wielki chaos, że nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo, na czym się stoi, a dwa, że no ja rozumiem nauczycieli, skoro stażysta, który zostaje nauczycielem, pierwszą pensję otrzymuje w kwocie mniej więcej taką samą, jak pracownicy Biedronki. Ja powiem, że na wykończeniówce chłopaki na budowach czasami mają więcej niż nauczyciele dyplomowani, bo wiem, jak rynek wygląda. I tak nie powinno być, bo jednak nauczyciel to jest zawód zaufania społecznego i to są ludzie, którzy kształtują nasze społeczeństwo. Ja szanuję pracę we wszystkich działach gospodarki, ale uważam, że co do zasady nauczyciele powinni więcej otrzymywać niż obecnie otrzymują. Zwłaszcza, że przykład idzie z góry, jak popatrzymy na te gigantyczne premie, quasi premie, bo tak naprawdę to były podwyżki, które na przykład pani premier Szydło dała swoim ministrom. To tam było po 70, po 80 tysięcy złotych, co jak przeliczymy na miesiące, to jest po około 6 tysięcy złotych miesięcznie podwyżki. Jak popatrzymy na to, że były podwyżki uposażeń w wojsku, w policji, były podwyżki uposażeń, no nie takie jakby chciały pielęgniarki, ale jednak pielęgniarki też coś dostały, no to ja rozumiem, naprawdę rozumiem nauczycieli, którzy ciężko pracują, że no w końcu wołają na puszczy o swoje. I tu jeszcze trzeba dodać, że niedawno powiedziano nauczycielom, że nie ma pieniędzy dla was, nie ma, po prostu nie ma, skończyły się, a jak wybory się zbliżają, no to te 40 miliardów na obietnice wyborcze, na kiełbasę wyborczą PiS znalazł. Więc ja tu widzę dualizm bardzo olbrzymi. Można tu jeszcze na przykład dodać takie marnotrawienie, jak to, co ostatnio zrobił pan prezydent Duda, który podpisał dotację dla Telewizji Polskiej, dla propagandę pisowską tak naprawdę w kwocie 1 miliard złotych, a dla nauczycieli nie ma na podwyżki. Pewnie, że nauczyciele powinni spotkać się gdzieś w połowie drogi. Pewnie, że rozmowy powinny się odbyć. Natomiast ja boję się tego, że tutaj będzie zastosowany ten sam myk, który rząd zastosował z niepełnosprawnymi. Bo jak wiemy, równolegle strajkuje Solidarność nauczycieli. Solidarność, której przewodniczącym jest pan Piotr Duda, który jest na krótkiej smyczy partii rządzącej. I pewnie będzie tak, że po wielkim chocholim tańcu zostanie podpisane porozumienie z panem Piotrem Dudą, bardzo odległo od tego, co tak naprawdę nauczycieli by chcieli uzyskać. Iwona Michałek w naszym toruńskim studiu. Porozumienie. Szanowni państwo, no chciałabym tutaj odnieść się do mojego przedmówcy i po prostu sprostować wiele rzeczy, a mianowicie tak. Pan z Nowoczesnej powiedział, że podstawa programowa jest zmieniana z dnia na dzień. No to niech pan sobie naprawdę poczyta rozporządzenie o podstawie programowej, które już dawno weszło i to ono obowiązuje wszystkich nauczycieli. Nikt z dnia na dzień podstawy programowej nikomu nie zmienia. To jest pierwsze. Następna sprawa. Ma pan, któryś przez przedmówców powiedział, że przez wiele lat pensje w budżetówce były zamrożone. I to jest prawda.
były zamrożone za czasów PO-PSL rządów. W ogóle nie ruszano tych pensji. Rzeczywiście pani Kluzik-Rostkowska wyszła i powiedziała swego czasu, jak była ministrem, że pieniędzy dla nauczycieli nie ma i nie będzie. I dopiero my jesteśmy pierwszym rządem, który właśnie te pensje w budżetówce podnosi. Podnosi systematycznie, podnosi myśląc właśnie o tej pracy, którą ci nauczyciele, pielęgniarki, inni wykonują. Nauczyciele również nie mieli podniesionych pensji żadnych. W tej chwili, w tym roku i licząc ubiegłoroczne podwyżki i tegoroczne, będą mieli 16% podwyżki. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby tych pieniędzy było znacznie więcej. Chcielibyśmy i jest rozpisany program i będą te podwyżki cały czas, co roku coraz większe. Niestety przykro, że pan Broniarz i jego współpracownicy zdecydowali o tym, żeby kartą przetargową w tej chwili były dzieci i młodzież. I to jest najgorsze. Ja jestem też nauczycielem z wykształcenia. Przez wiele lat pracowałam w szkole. Wiem, jaka to jest praca. Wiem, że to jest odpowiedzialna praca. Nigdy, nigdy nie była dobrze płatna. Nigdy. Staramy się te zaległości odrabiać i to trzeba wziąć pod uwagę. Najgorsze jest to, że wyznaczono sobie ten strajk w momencie, kiedy dzieci mają zdawać egzaminy. I nie wiem, czy to jest etyczne. No, wydaje mi się, że nie. Nie możemy dzieci stawiać jakąś, one nie mogą być jakąś taką tarczą, do której trzeba, nie wiem, się odnosić. No naprawdę trzeba zastanowić się. Oczywiście nauczyciele mają prawo do strajku, jak każdy inny, ludzie z innego zawodu. Natomiast nie teraz, szanowni państwo. Mało tego, pan Broniarz jeszcze powiedział, że ma inne asy w rękawie, a mianowicie na przykład uczniowie nie dostaną. Mogą nie dostać promocji do następnej klasy. To już w ogóle jakiś kuriozum jest. Więc trzeba zastanowić się, co się robi. I ja mam nadzieję, że te dzisiejsze rozmowy, najbliższe rozmowy przyniosą dobry efekt w tym znaczeniu, że uczniowie pójdą, będą zdawali egzaminy bez stresu. Rodzice, którzy się denerwują, będą mieli pewność, że ich pociechy przystąpią do egzaminu i będą miały otwartą drogę do szkoły, do szkoły następnej, do następnego etapu edukacyjnego. Ja bym naprawdę apelowała do wszystkich nauczycieli, żeby o powstrzymanie swoich emocji. Jak już powiedziałam, jestem nauczycielem z wykształcenia i pamiętam takie różne akcje strajkowe, pogotowia strajkowe swego czasu. Było, ale nigdy, nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby kartą przetargową było dziecko. Nigdy. Szkoły bez ucznia nie ma. I o tym musimy naprawdę pamiętać. Przemysław Termiński, Platforma Obywatelska. No tak słucham i aż nie wiem, co powiedzieć. Tutaj pan poseł Król mówi, że nauczyciele nie są jego przyjaciółmi. Nie, powiedziałem, pani że przyjaciółmi nie są ci, którzy wzywają mnie do strajku, proszę pana. To już naprawdę z tymi manipulacjami to ja mogę mówić 20 minut, pan sobie jakieś tam zdania wymyśli. No, panie pośle, pan jest nadreaktywny. Naprawdę. Wszyscy, drodzy państwo, prosimy o spokój. Pan jest nadreaktywny. Słuchacze nic tego nie mają, jeśli wszyscy mówią jednocześnie. Wróćmy może. To nie każdy mówi za siebie. Czy wy jesteście coś w stanie powiedzieć, zanim ja coś powiem? Panie pośle. Może zmienimy raz kolejność. To pan cały czas gada. Panie pośle, spokojnie. Proszę pana, no to niech pan się odpowie. No proszę nie gadać, proszę się. Ja słuchać. Szanowni panowie. Więcej słuchać. To jest problem dzisiejszych rządzących. Więcej słuchać, mniej mówić. Wy tylko ciągle gadacie. No to niech się Morawiecki chodzi, opowiada różne bzdety. I pan tak samo chodzi i opowiada, zamiast słuchać. Proszę słuchać. Proszę niech pan powie, co pan myśli. Ale słucha pan. Ja wiem, co ja powiedziałem. Pan nie musi mi tłumaczyć tego, co ja powiedziałem. Na pewno da pan radę powiedzieć coś. Ma pan jakiś własny pomysł. Ale skończył pan już, czy nie? Przemysław Termiński. Panie redaktorze, czy pan poseł skończył? Przemysław Termiński, proszę bardzo, słuchamy. Dziękuję. Pan poseł powiedział tutaj, i to pan powiedział, o tym, że za rządów PO pozamykano 2,5 tysiąca szkół, to notatkę mam taką, że zwolniono tam ileś tysięcy nauczycieli. 200 tysięcy.
Zwolniona. Zwolniona. Tak. Ale zwracam Państwu uwagę, że w tym okresie ilość uczniów spadła o 1/3 w skali kraju, bo mamy niż demograficzny. Także akurat tak naprawdę zamykanie tych szkół, odejścia nauczycieli związane były z ruchami demograficznymi, a niekoniecznie z jakimiś zorganizowaną działalnością, bo tak to zabrzmiało, przeciwko środowisku nauczycielskiemu. Tak samo jak to zamrożenie pensji. Tak, były zamrożone pensje w administracji i w obszarze tym wśród nauczycieli też, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w okresie ostatnich 3 lat, czyli rządów Zjednoczonej Prawicy, koszyk podstawowych cen wzrósł z poziomu około 900 zł do 1600. Więc nie ma co się dziwić kolejnym grupą ludzi, że wychodzą protestować. Państwo prowadzicie taką politykę, bo musi starczyć dla Misiewiczów, musi starczyć dla propagandy, musi starczyć... Musi starczyć dla dzieci, panie senatorze. No, dla pewno nie dla dzieci, niepełnosprawnych. Dla dzieci, dla pewno wszystkich dzieci, panie senatorze. Pani poseł, spokojnie. Efekt jest taki, że ceny rosną i to, co nawet te 500+, tak, co już się okazuje, że nie jest 500+, tylko teraz już jest minus 200, trzeba dać kolejne 500, żeby w ogóle do poziomu zero wyrównać sprzed paru lat, jeśli chodzi o wartość nabywczą. I nie ma co się dziwić, że nauczyciele mówią dość i chcą konkretu. Mhm. Oni nie chcą słuchać kolejnych opowieści premiera Morawieckiego, tak jak ja słucham opowieści o samochodzie elektrycznym od 3 lat, tylko chcą konkretu, chcą wiedzieć, kiedy dostaną swoje podwyżki. I teraz szantażowanie nauczycieli, bo ja tak to odbieram, szantażowanie nauczycieli, że to moralnie jest niewłaściwe. Moralnie jest niewłaściwe, tak. Pani poseł, to proszę jest moralnie niewłaściwe. Że to jest moralnie niewłaściwe, że dzieci stają się zakładnikami. Tak. W każdym strajku, w każdej grupie zawodowej, dowolną, jak sobie Państwo nie wymyślicie, zawsze zakładnikiem będzie drugi człowiek. Bo tak działa strajk. Ktoś czegoś nie robi, w efekcie ktoś czegoś nie dostaje. Mhm. I teraz pani poseł powiedziała, że nieetycznym jest, że ten strajk się odbywa teraz. No, tak jest, pani poseł, a kiedy byłby dla nauczycieli etyczny moment do strajkowania? Kiedy byłby ten etyczny moment? Boże Narodzenie? Wakacje. Nowy Rok? Wakacje? Właśnie, panie pośle, no może pani posłuchuje sobie wakacje. No ludzie, trzymajcie kościmanie, weźmie się puknie w czoło, na miłość boską. No. Pan się przedstawiał może, no, bo ja to widzę, że to za chwilę to jeszcze będę, taki panu pojawił, nie mogę Kurskiego jeszcze będę się tłumaczył. Spokojnie na swój głos czeka pan Dariusz Kurzawa. Może ale to nie ja powiedziałem, panie. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobra, przepraszam. Chciałem dokończyć myśl, nie mogę? Jeszcze ostatnie zdanie chciałem powiedzieć, a propos tego porozumienia z Solidarnością. Ja też się obawiam, że może być tak, że będzie próba zamiecenia pod dywan tej całej sprawy, ale obawiam się, że tym razem rządzący może się nie udać. Dobrze. Swoją drogą nauczyciele powinni byli stanąć już 2 lata temu i 2 lata temu strajkować, kiedy rząd postanowił zniszczyć polski system edukacji. Wtedy powinni już się zatrzymać. Strajkują teraz, bo strajkują swoje pensje. Powinni strajkować 5 lat temu. Może tym razem już nic nie kiedy pomóc. Kiedy likwidowaliście szkoły zawodowe. 90% nauczycieli w Polsce popiera strajk. I to nie jest spór pana Broniarza z panią minister, tylko to jest spór środowiska nauczycielskiego, a te 10%, które nie popiera środowiska, o, to jest na przykład, to jest pani poseł, która jest zaangażowana jako nauczycielka, już w całkiem inną działalność, więc nie ma co się dziwić, że nie popiera tego strajku. I taką mamy dzisiaj sytuację. Dziękuję. Panie senatorze, naprawdę to jest nie fair, co to pan mówi. Ja pani czekam, poseł, spokojnie. Wszyscy wygadają spokojnie. Nie zgadzam się z takim traktowaniem mojej osoby. Dziękuję bardzo za spokój pana Dariusza Kurzawy. Przepraszam, jeśli poczułam się pani dotknięta. Poczułam się dotknięta, bo tak pan nie powinien robić. Sytuację. 90% nauczycieli popiera strajk. Pan marszałek Kurzawa to jest polityczny, absolutnie polityczna akcja. Absolutnie polityczna akcja. Za każdym razem się politykiem, a nie za każdym związkowcem. Proszę nie mieszać Broniarza, bo drodzy Państwo, za chwilę będziemy kończyli tę audycję, bo coś wam nie idzie dzisiaj. Za każdym razem, kiedy ktokolwiek czegokolwiek się domaga, to słyszymy, panie że jest senatorze, akcja najlepiej, jak się nie domaga, jakby się nic nie podwyższali. Drodzy i siedzieli państwo, cicho wtedy. Dariusz no Kurzawa tak, siedział cicho. Wtedy siedzieli cicho. Szanowni Państwo, proszę się wreszcie uspokoić. Dariusz Kurzawa. O, dziękuję serdecznie. Ja powiem tak, że po raz kolejny przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego pokazuje, że to my jesteśmy tą partią spokoju i takiej równowagi. To się okaże na koniec wypowiedzi. No tak, no ale ja powiem tak, ja przez 7 lat pracowałem w szkole, byłem nauczycielem, odchodząc z pracy byłem nauczycielem mianowanym, także wszystkie te etapy przeszedłem i rzeczywiście pod koniec lat 90. zmieniono ten system i podniesiono wtedy odrobinę te uposażenia nauczycieli. Rzeczywiście nauczyciel dyplomowany na początku XXI wieku zarabiał w miarę
dobre pieniądze. Ale to wszystko się też zaczęło zmieniać w związku z tym, że zmieniały się uposażenia innych grup, zmieniały się też ceny. Te ceny oczywiście też teraz bardzo mocno poszły do góry i nie ma co się dziwić nauczycielom, że też protestują. Ja w pełni ten protest popieram, bo rzeczywiście powinni zarabiać więcej. Mam natomiast inną taką obawę, która wynika z moich własnych doświadczeń jako samorządowca i też obecnych doświadczeń jako wicemarszałka województwa, że po tych słowach, które kiedyś gdzieś tam wypowiedział pan premier, że to przecież pieniędzy jest dosyć, to samorządy szczędzą na nauczycielach, na oświacie. To nie jest prawda, bo środki, które otrzymujemy, subwencje, którą otrzymują samorządy, także samorząd województwa, są sukcesywnie obcinane. O tym się nie mówi, ale przyszły informacje do wszystkich samorządów, nie tylko wojewódzkich, ale także powiatowych i gminnych, o tym, że subwencja oświatowa została obcięta. Województwo kujawsko-pomorskie straciło 8 milionów takiej subwencji. Czyli proszę sobie też policzyć, jak to wygląda w skali kraju, jeżeli chodzi tylko o same samorządy wojewódzkie, ale także przecież mamy ponad 2000 gmin. One również wszystkie straciły część swojej subwencji, czy mają obcinaną subwencję. No skądś ten rząd musi znaleźć na różnego rodzaju obietnice teraz te przedwyborcze. I to widocznie chyba zaczyna się oszczędzać po raz kolejny na samorządach. Ja też się obawiam, że za chwileczkę otrzymamy informację, że jest rzeczywiście podwyżka, że będą środki dla nauczycieli, ale te środki mają wypłacić samorządy, a potem otrzymają zwrot z Ministerstwa Finansów czy z Ministerstwa Edukacji. To tak wygląda mniej więcej jak sytuacja z reformą. Też wszystkie koszty reformy miały być pokryte przez rząd, nie zostały pokryte, stąd mamy też wnioski przeciwko rządowi ze strony największych samorządów, kilku prezydentów, między innymi również prezydent Bydgoszczy ma zamiar taki wniosek złożyć, także prezydenci innych dużych miast. Czyli widzimy, że jest jakaś zapaść, jeżeli chodzi o finanse publiczne i to się może odbić na samorządach, a też będzie się odbijało na podwyżkach takich grup jak nauczyciele. Ja apeluję o jedno, abyśmy tutaj zachowali spokój, bo nie ma ważniejszych rzeczy jak edukacja naszych dzieci. I dlatego trzeba tutaj te pieniądze poszukać. Mam nadzieję, że pieniądze dla nauczycieli się znajdą, tak jak dla innych grup, tak to dodatkowe 500+, czy inne rzeczy. No zbliżają się wybory, to pewnie obietnic będzie wiele, ale żeby te obietnice rzeczywiście potem przekształciły się w realne środki, które spłyną na konta nauczycieli, ale także dotrą do samorządu, bo to samorządy będą wypłacały te pensje. To nie będzie tych pensji wypłacać pani minister, tylko te pieniądze muszą przyjść do poszczególnych samorządów lokalnych i oby te pieniądze dotarły. I tego życzę nie tylko nauczycielom, ale także moim kolegom samorządowcom. Wszyscy dziękuję życzymy bardzo. Na pewno, jak tu siedzimy. Było spokojnie, panie senatorze. W Toruniu i w Bydgoszczy, że na pewno jesteśmy co do jednego zgodni, że nauczycielom należą się podwyżki. Szanowni państwo, za chwilę zmieniamy temat. Polskie Radio. Konwencje wyborcze za nami, kolejne wystąpienia za nami, kształtowanie list kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Jak to wygląda w pańskim ugrupowaniu? Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy gotowi? Przedstawiliśmy listę, tak. No, liderem naszej listy jest dotychczasowy europoseł Kosma Złotowski. Na miejscu drugim Tomasz Latos, nasz najbardziej doświadczony parlamentarzysta, szef Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w części bydgoskiej. Poza tym też silna reprezentacja Torunia, bo i Przemysław Przebylski, i Zbiszek Giżyński, który wraca i zdecydował się na kandydowanie. Włocławek z kolei reprezentowany przez panią poseł Joannę Borowiak, ale mamy też reprezentantów ziemi nowrocławskiej. Urokliwe Koronowo też ma swoją reprezentantkę, także ciekawa lista, mocna i myślę, że mieszkańcy województwa, bo tutaj okręgiem jest województwo, będą mieli z kogo wybierać. Mam nadzieję, że ten wynik Prawa i Sprawiedliwości w tych eurowyborach będzie w naszym okręgu będzie dobry. Paweł Skutecki, Kukiz 15. Panie redaktorze, ja naprawdę jestem do znudzenia monotematyczny. Mamy taką okazję, 2 miesiące do wyborów, więcej. I zamiast dyskutować o tym, jakiej Europy chcemy, kim chcemy być w tej Europie, czy to ma być, z kim ta Europa będzie się konfrontować, a z kim współpracować cała, no bo to jest nieuniknione. Mamy i Bliski Wschód, i Afrykę, i wychodzącą z Unii Wielką Brytanię, i mamy Rosję, i mamy Stany, i mamy Chiny, cały Wschód.
to my się naprawdę, jak patrzę na polską debatę, skupiamy wyłącznie na nazwiskach. Powiedz, że po prostu nie pamiętasz, kogo macie na liście. Pamiętam, pamiętam. Nie, nie. My idziemy zgodnie z kalendarzem. No, ktoś musi być na tej liście. Kombinuje, rzeźbi. Liderem naszej listy, tak jak już podawały media, będzie poseł Paweł Szramka. Spoza Bydgoszczy, spoza Torunia, spoza Włocławka. Postawiliśmy po prostu na jest kogoś, kto jest w stanie to połączyć. No bo niestety mamy te trzy wielkie miasta w jednym okręgu i wyróżnienie któregoś z nich wydawało nam się, no może niewłaściwe, chcemy inaczej. Ale naprawdę, nie ma tej dyskusji. No to jest dla mnie niepojęte. Te konwencje, które były, one są wszystkie nakierowane, jak się dobrze wczytać w to, czy wsłuchać, one są nakierowane na sprawy polskie, tak naprawdę jakby to była kampania do polskiego Sejmu. Jedna strona drugiej zarzuca to samo i rzeczywiście to samo robią, tak może się wydawać, że mówią o sprawach krajowych. I w ten sposób naprawdę nie zachęcimy Polaków do pójścia na te wybory. Ja się obawiam, że to może wpłynąć niestety znowu na bardzo niską frekwencję. A Polacy powinni mieć możliwość dyskutowania o tym, co się dzieje, o przyszłości Unii, no bo Unia stoi na pewnym zakręcie. No, podyskutujmy kiedyś o tych europejskich rzeczach, a nie o nazwiskach. To był apel posła Skuteckiego. Michał Dzięcielewski, Nowoczesna. Jak wiadomo, Nowoczesna do wyborów europejskich idzie w wielkiej rodzinie kraju, partii proeuropejskich, prodemokratycznych. Nowoczesna do wyborów europejskich idzie w koalicji europejskiej. Tam jest między innymi Platforma Obywatelska, jest PSL, jest SLD i jest Nowoczesna. I Nowoczesna w ramach tej koalicji ma chyba najlepszą kandydatkę, jaka jest możliwa. Kandydatka z Bydgoszczy. Osoba przebojowa, osoba na wskroś merytoryczna. Osoba, której się chce. Osoba, która wie, po co będzie szła do Parlamentu Europejskiego. Jest to osoba, która zdobyła tutaj w Bydgoszczy ponad 5000 głosów i uzyskała mandat radnej. Tą osobą jest oczywiście Anna Czerska-Tomas. Już teraz zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z jej działalnością i żeby poprzeć tą kandydaturę. A więcej można na przykład zobaczyć na stronie, która powstała, joannatomas.pl. Zachęcam. Można wejść, można poczytać. Pani radna jest bardzo zaangażowana w sprawy miasta. Jest naprawdę radną z prawdziwego zdarzenia, co niesie ze sobą niemalże pewność, iż jeśli uzyska mandat europosłanki, będzie silną polską kartą, która tam w Europie pokaże, że Polska jest naprawdę jako kraj jest marką. I woda, Michałek, porozumienie. Tak jak powiedział pan Piotr Król, no myśmy już pokazali listy we wszystkich okręgach. Nasza lista kujawsko-pomorska jest bardzo silna. Są silne nazwiska, ludzie, którzy mają swój dorobek polityczny, są znani, szanowani w swoich środowiskach. Nam zależy na tym, żeby oczywiście ten wynik był jak najlepszy. I ja ufam, że te osoby, które znalazły się na liście, chciały się znaleźć na tej liście, zdeklarowały ogromną pracę, że one zrobią bardzo dobry wynik. Nie ukrywam, że wszyscy będziemy im pomagać, ja również, żeby ten wynik był dobry, bo chcielibyśmy, żeby nasze województwo było dobrze, mocno reprezentowane w Unii Europejskiej, ponieważ no, mamy takie przeświadczenie jakieś, ja mam osobiście, że do tej pory jakby nasze województwo nie było widoczne w Parlamencie Europejskim. Jakby no, nie wnosiło nic, że tak powiem, nowego, a chcielibyśmy być zaznaczeni. Chcielibyśmy. Ja osobiście deklaruję również wsparcie, pomoc. Uważam, że będziemy mieli dobry wynik. Przemysław Termiński, Platforma Obywatelska. Dobrze, Państwa, w te zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego zdecydują o tym,
jaka będzie pozycja Polski w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy dwie wizje. W ogóle jaka ma być Polska, jaka ma być pozycja tej Polski w Unii Europejskiej. I w mojej ocenie nie ma tutaj miejsca na żadną trzecią drogę, na żaden symetryzm, na żadne rozbijanie głosów. Albo jesteśmy proeuropejscy, albo antyeuropejscy. I tak dokładnie przebiega linia podziału. Nie, tak nie przebiega. To mnie osobiście na przykład dziwi, że w ogóle dzisiejsza zjednoczona prawica wystawia kogokolwiek do Parlamentu Europejskiego w sytuacji, kiedy kontestuje działalność i współpracę z Unią Europejską. Nic takiego się nie dzieje. Ludzie może są ciekawi. To jest absolutnie nieprawda. Kandydacie chociaż. No ciągle tylko ale my chyba rozmawiamy o wyborach do Unii Europejskiej, a nie o listach. O listach? Pan pytał o listy. Bożeż, jaki ten pan poseł znerwicowany. Panie, dobrze, jakieś lekarstwo. Przejdźmy do meritum, bo czas szybko płynie. Przejdźmy do meritum. No, gratuluję. No. Drodzy panowie, dobrze. Tak czy siak, listy są bardzo mocne i o tym chciałem powiedzieć. Po obu stronach są bardzo mocne listy. I dzisiaj trzeba zdecydować, po której stronie Polacy chcą stanąć, tak? Czy proeuropejskiej, czy antyeuropejskiej. I z naszej listy oczywiście mamy wielu bardzo dobrych zawodników. Proszę pamiętać, że tak mocne są listy, że wielu dzisiejszych europosłów nie było w stanie się dostać na te listy. To też pokazuje, jak poważne są te wybory i jak poważnie partie startujące w tych wyborach te wybory traktują. Liderem naszej listy jest oczywiście Radek Sikorski. To jest tutaj ode mnie studia, lokalnie Michał Korolko będzie startował. Mamy oczywiście kandydatów z całego województwa, bo i Krzysztof Brejza startuje i inne osoby z innych ugrupowań, bo jesteśmy koalicją. Za chwilę pewnie pan z PSL-u jeszcze parę zdań powie o kandydatach PSL-u. Ja zachęcam do głosowania na listę Koalicji Europejskiej, dlatego, że to jest lista, która gwarantuje, że my będziemy z Unią Europejską współpracować i że będziemy chcieć być w tej Unii i to jest coś, co nas odróżnia od niestety, z ubolewaniem to mówię, od antypolskiej działalności w wykonaniu obecnie rządzących. Dziękuję. Dariusz Kurzawa, protestuję przeciwko tego typu sugestiom. Nie ma żadnej antypolskiej działalności, szanowni państwo. Polska chce być w Unii Europejskiej. Toczenie permanentnej wojny z Unią Europejską. Panie senatorze, proszę takich rzeczy nie opowiadać. Jak ja mam mówić, to oni zawsze mi przeszkadzają. Dariusz Kurzawa właśnie jakoś tak ma pycha. Czy dogadaliście jakoś ponad podziałami, żeby PSL tutaj jakoś tak stłamsić w tym studiu dzisiaj? Ja nie wiem. Proszę się nie czuć stłamszonym. Panie marszałku. Nie, no ja sobie poradzę, także spokojnie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za możliwość wypowiedzenia się wreszcie. Ja powiem tak, że rzeczywiście no, podjęliśmy taką decyzję, aby kandydować w ramach Wielkiej Koalicji. I rzeczywiście tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytypowaliśmy dwie kandydatki, dwie kobiety. Polskie Stronnictwo Ludowe postawiło na dwie panie. Bardzo fachowe, urocze. To jest pani marszałek Aneta Jędrzejewska, która przebojem weszła do samorządu województwa 5 lat pełni funkcję członka zarządu tego województwa, uzyskała najlepszy wynik w swoim okręgu wyborczym, tym w skład którego wchodzi m.in. Włocławek, Lipno, Radziejów. Świetny samorządowiec, zbierający bardzo dobre recenzje wśród samorządowców i mamy nadzieję, że również taki dobry wynik zrobi w tych wyborach do samorządu. I ona będzie startowała z trzeciego miejsca, czyli panie i ci wszyscy, którzy chcą zagłosować na kobiety, będą mieli doskonały wybór, bo po dwóch doświadczonych politykach, troszeczkę może mniej, ale równie doświadczona kobieta z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na czwartym miejscu postawiliśmy na panią Agnieszkę Kłopotek, szefową naszego klubu w sejmiku, również od kilku lat już pracująca w sejmiku i również zajmująca się samorządem. Mhm. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, po jednym zdanku, po 5 sekund. Będzie Brexit, czy nie będzie? Co z tym Brexitem? Bo obecny w naszej audycji senator Termiński mówi, że żadnego Brexitu nie będzie. Piotr Król. Kto to wie, czy to Piotr będzie? Oni sami nie wiedzą. Będzie albo nie będzie. Oni sami nie wiedzą, czy to będzie. Sami nie wiedzą, co są robić. Tak albo jest. Będzie dzisiaj padać, albo nie będzie. Tak. Przepowiedzi. Żeby nie było. Oczywiście, no, żeby nie było. Oczywiście. Będzie Brexit. Oczywiście. Wielka Brytania jest na szczęście takim państwem, gdzie na serio się traktuje obywateli. Jeżeli obywatele tego chcą, to tak będzie. Brytyjczycy się pogubili kompletnie. To, co się dzieje teraz na Wyspach, przypomina trochę film Głupi Głupszy, tak? Co trzeba nazwać po imieniu. Moim zdaniem Brexitu nie będzie. Elity z Wielkiej Brytanii zrobią wszystko, żeby nie było Brexitu, bo na tym stracą
Absolutnie. Wszyscy i my jako Polska stracimy bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, zawsze trzeba pamiętać o tym, że drugim naszym największym odbiorcą naszego eksportu po Niemcach jest Wielka Brytania, więc polska gospodarka mocno na tym straci. Odczuje. Iwona Michałek, porozumienie? No ja bym chciała, żeby Brexitu nie było oczywiście. To dla nas bardzo źle by było, gdyby oni odeszli. Mhm. Dla Unii Europejskiej źle, więc mhm. nie wiem, ale też tak jak powiedziałam, oni chyba naprawdę do końca sami teraz nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Mhm. No, przemysł optymistki? Zgadzam się z panią poseł. Anglicy przehajcowali i nie wiedzą teraz, co zrobić z fantem. Pamiętajcie państwo, że Brexit, twardy Brexit, cofnie Anglię w rozwoju gospodarczym do poziomu XVIII wieku. I oni też mają tego świadomość. Dariusz Kurzawa. Aż tak? Dariusz Kurzawa. Ojej, dobrze, już. No niezłe, to dobrze. No takie są wyliczenia, słuchajcie. To takie są wyliczenia. Naprawdę, kurczę, to aż stracę te parę sekund dla siebie. Ja uważam, że rzeczywiście Wielka Brytania przelicytowała i teraz zastanawiałem się, jak z tego wszystkiego wyjść z honorem. Mam nadzieję, że Brexitu nie będzie. Dziękuję bardzo. Wszyscy z uśmiechem kończymy. Bywało różnie w tej audycji, ale cieszę się, że wszyscy uśmiechnięci. Piotr Król, Paweł Skutecki, Michał Dzięcielewski, Iwona Michałek, dziękuję. Przemysław Tyrmiński. Dziękujemy, miłego dnia. Za uwagę, dziękuję. Marcin Kupczyk, do zobaczenia, do usłyszenia. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl